Okej, okay. Spróbujemy dziś się odpalić, ale oczywiście jedziemy po nowy akumulator, tak czy siak. Drzwi otwarte. Mamy sobie poniedziałeczek. Dobra, jak widzimy, nie odpala. Idziemy. Już mam przygotowany, słuchajcie, system do odpalania, że tak powiem. O, widzicie, oryginalny akumulator Forda. 1.0 boostik. Także nowy akumulator jest potrzebny, go już nie ładujemy. Słuchajcie, jak akumulator pada tak z dnia na dzień, że jeszcze wczoraj na przykład normalnie wam wszystko chodził bez żadnych oznak, a mamy przecież wakacje 30 na plusie, powiedzmy. To znaczy, że no niestety właśnie tak te akumulatory, jak wszystko jest w samochodzie ok, to one po prostu, te właśnie oryginalne akumulatory, przeważnie właśnie, w sumie to jest zaleta, wada, one padają praktycznie właśnie dosłownie w trakcie jednego, że tak powiem, kręcenia jednego dnia. Także bierzemy rozrów litowo-polimerowy, taki malutki, podłączymy go, chyba jest naładowany, mam nadzieję. Nie chciałbym swoje Hondy podprowadzać i na kable odpalać. I po prostu jedziemy do sklepu po nowy akumulator. No i teraz, jaki wybrać akumulator? Oryginalny, fordowski, produkcji Warta. Wiecie co, wydałbym te 600 zł, ale nawet ten oryginalny to i tak nie dokaże dla tego akumulatora, który szedł na pierwszy tak zwany montaż. Nie pytajcie dlaczego, mówię, że po prostu tak jest. No niestety, akumulator, który idzie, że tak powiem, na pierwszy montaż, to są akumulatory nie do kupienia już później według mnie, więc po prostu nie ma sensu przepłacać. Ja myślę, że dzisiaj wybierzemy coś z gatunku Yausa, to jest japoński producent, mam w innych samochodach, super działa. Być może firmy Grom, to jest firma koreańska, ewentualnie jeszcze zobaczymy. Nie, wiecie co, to chyba będzie tylko wybór z tych dwóch, także próbujemy odpalać. Zainstalowaliśmy te cudko. Mam nadzieję, że jest naładowany, to odpalimy, aczkolwiek nie wiem, nie sprawdzałem, ale generalnie on sam nie siada. Także próbujemy, 27 stopni mamy, spoko. No widzicie, jak to pali. Taki zawsze rozruszczak malutki wam polecam, zima, nie zima, diesle 2.0 TDI wszystko uruchamia. Dobra, odłączamy go i będziemy powoli jechać po nowe akumulatory do sklepu. Mam teraz kawałeczek, dosłownie może 600-700 metrów akurat do rodziców. Mam przy sobie właśnie ten testerek, jak będę kupował nowy akumulator, żeby sobie zrobić tak zwanego selecta. To jest Autol BT360, już pewnie gdzieś na moich poprzednich filmach go widzieliśmy. Także gasimy teraz silnik w tej chwili. Nie wiem, czy drugi raz odpalimy, jak nie, to znów użyjemy tego właśnie takiego rozruchu samochodowego, który, to jest ściema, że on ma taką pojemność, nie patrzcie na to, ogólnie ma około 3 amperogodziny. Takie klemki, ale to jest litowo-polimerowa bateria, jak widzicie, odpalenie silnika, nawet 2.0 TDI dla sąsiada ostatniej zimy odpalałem, a miał kompletnie klapnięty akumulator, nie odłączaliśmy starego akumulatora, poszedł od razu, także teraz każdy widzi, jaka jest to technologia litowa. Ok, gasimy silniczek. Gasimy. I idziemy pod maskę. Zobaczymy, co nam ciekawego powie właśnie ten tester. Nie chodzi, słuchajcie, o stopień naładowania. Oczywiście stopień naładowania mówi nam, czy jest akumulator naładowany, rozładowany itp., ale tu chodzi o rezystancję wewnętrzną, o tak zwany SOH, czyli status of health, czyli status życia. Także idziemy, otwieramy maskę i zobaczymy przed demontażem, zanim pojedziemy do sklepu, co powie takie urządzenie z akumulatorem, które po prostu teraz już nie wiem, czy drugi raz. A chodźcie, spróbujemy. Huk, zgasiliśmy na żywo, lecimy. Jak mówiłem, u Adama nie ma. No dobra. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze odpalił, ale to widzieliście, no ile minutę film nagrywam dla was. Odpalił, ale już po godzinie to on, słuchajcie, już nie odpali. Po prostu taki akumulator. Także idziemy, patrzymy, co nam powie tester. Podłączyliśmy go. 12,32 V, niewiele. Klikamy Enter. Przechodzi. Zaraz, polski, regularny to jest akumulator. EE norma, ile ma? 500 amperów musimy ustawić, czyli tyle, co producent deklaruje, ustawia się na takim testerku, 500, i wciskamy Enter i będzie testowanie. I to jest to, co nam powie, co z nim się dzieje. No, wiecie co, i tak jest jakoś dziwnie dobrze, wbrew pozorom, znaczy dziwnie dobrze, myślałem, że będzie SOH poniżej tam
20%, jest 34. Naładowanie SOC co 53% to jest mało istotne, tak jak mówiłem, ale tutaj rezystancja 9,98 mA, prąd rozruchu z 500 amperów tak naprawdę zostało niby mu tych amperów 305, state of health 34%, na podstawie tego mamy tutaj zastąpić, czyli bo jeżeli bateria byłaby dobra, to autor pisze, że po prostu dobra bateria, także 30% 4 życia, ale wiecie co, no to jest mało, aczkolwiek tak jak dla was mówię, no sami widzieliśmy, powstał samochód, wczoraj go też musiałem ze skutera odpalać, polecam film, jak odpalił, no i niestety jak widzicie z rana już samochód nie odpala, akumulator jeszcze jest fabryczny, samochód jest z listopada 2014, także no niestety tutaj już nie ma co się bawić, to nam pokazuje ewidentnie, że po prostu akumulator jest trupek, nie odpalamy go po jednej nocy. A silnik nie ma jakichś wielkich, słuchajcie, wymagań, że, według mnie, żeby uruchomić 3 cylindry, litr pojemności, to nie jest diesel, taki akumulator dobry, jak sami wiemy, diesla też bez problemów odpali, także lecimy do, według mnie, bardzo dobrego sklepu w moim mieście, zobaczymy, może dla was będę mógł tam jakiś filmek, kawałek nagrać, zobaczymy, czy sprzedawca pozwoli. Nie wiem, jeszcze nigdy nie próbowałem, aczkolwiek ostatnio kupowałem akumulator do mojej Hondy, to pozwolił właśnie mi na użycie takiego właśnie urządzenia w sklepie i z tych po prostu paru sztuk danego akumulatora, który chciałem kupić, wybrałem najlepszy. To jeszcze wam coś pokażę. Właśnie podłączyłem, teraz było 30, już teraz jest 27% of health, czyli rezystancja, zobaczcie jak perfidnie rośnie. To jest właśnie jak coś, już akumulator jest trupo. Jeszcze raz wezmę, odłączę klemy. Dosłownie to mijają sekundy, zobaczcie, między testami. Niby napięcie te same cały czas, 12,32, ale zobaczcie. Testujemy. 26, zobaczcie. Już tylko 270 amperów, dosłownie. Parę minut jeszcze mówię. No, widzieliśmy, było ponad 300 amperów uderzenia, teraz już 270, dosłownie jeszcze parę minut i znów samochód nie odpali. Jak nie odpali, to dogram wam filmek, ale czekam jeszcze na tatuśka, bo chce ze mną się przejechać do sklepu. Może coś podradzi, może nie. Ogólnie, generalnie, wiecie co, jestem skazany na jałusę japońską. Chyba że jeszcze tam popatrzymy na jakieś inne akumulatory, no, może akumulator firmy Grom właśnie koreańskiej. No jeszcze jest warta Silver 60 mi tu wejdzie, bo w ogóle 17,5 cm ma wysokości, 17,5 szerokości i 24 cm długości. Taki akumulator maksymalnie tutaj wchodzi. Taki akumulator chciałbym kupić, no wyższego nie ma sensu, bo będzie za mocno nam tu wystawało, choć te 1,5 cm, bo następne mają nie 17,5 cm wysokości, tylko 19,5, więc z 1,5 cm byłoby wyżej. Tutaj widzę przewody, powinny dać radę, choć plusem, bo minus widzę ma pewnie więcej luzu, ale generalnie jednak tutaj widzę te klemy, może będzie trzeba bardziej je wyciągać do góry, te 1,5 cm dużo, niedużo, ale generalnie w większości samochodów producenci jednak starają się dawać te praktycznie przewody na styka. Dobra, lecimy do sklepu. Próba przed wyjazdem, bo dzwoniłem i trzeba na akumulatory trochę poczekać, te UASA nie są takie super dostępne, właśnie te takie niższym profilu 185 mm, patrzcie, cholera, jeszcze wycieraczki. Dobra, próbujemy go. W ogóle jak ten wol. Widzicie? Minęło chwilkę. Myślałem, że już lipo nie będzie potrzebny. No niestety, żeby ruszyć, tak to wygląda, jak akumulator już dobiegł naprawdę końca swojego życia. Panowie, panie, kupiliśmy jednak Groma koreańskiego, jak wam mówiłem. Przekonałem się, zrobiliśmy jego testy. Obiecane 600 amperów. Mój tester pokazuje 670. Jak widzicie, Made in Korea. Koreańskie akumulatory, bo są też Grom takie żółte, one są ukraińskie, a podobno teraz jak ta wojna wybucha, niby słuchy chodzą, że generalnie mogą mieć trochę mniej na jakości, ale wiecie, to tylko takie zasłyszenia, ja tego nie, że tak powiem, nie sprawdzałem i wiadomo, tego nie da się sprawdzić jako zwykły user. Także mamy koreańskiego Groma, 60, wymiary idealnie pasują do naszego samochodu, montujemy tutaj wymiary, widzimy. Akumulator naprawdę zaraz wam podłączę, zobaczycie jaką ma, że tak powiem, rezystancję i sprawdziłem, jałsa pisało 85% żywotności, podłączyłem do srebrnej,
A ten akumulator pokazał 100%, słuchajcie, jeszcze tyle nie widziałem w akumulatorze, żeby ten mi pokazał 100% życia. Soch, masakra. Nowy akumulator, Groma koreański, nie mylić z ukraińskim, teścik 1266, polski, regularny, N600, ma tutaj uderzenia. Ustawiamy, test, kurwa, słońce przeszkadza, teścik. Zobaczcie, soch, 100% życia, rezystancja 4,16, uderzenie jeszcze 690, jest więcej niż deklaruje producent. No słuchajcie, już klemy są założone. Dobra, mamy to i zaraz test odpalamy. Dobra, teścik po założeniu nowego Groma. Nawet wentylatorek na jedynce chodzi. Dobra, palim. No i tak ma to działać. No i teraz widzicie, co nowy akumulator to nowy, a jednak biorąc ze sobą BT360 do sklepu, sprzedawcy są spoko. Nie będę reklamował, z jakiego sklepu brałem, bo to nie o to chodzi w moich filmach. Jak wiecie, u mnie zawsze jest wszystko praktyka, ale generalnie poczytałem sobie. Jausy mieli na miejscu srebrno-czarno, włączę klimę, bo tak ciepło się robi, że ja cię kręcę. Ale jednak lubię koreańskie, lubię azjatyckie generalnie samochody. Poczytałem sobie o tym Gromie i według mnie to jest teraz najbardziej taka najnowsza fabryka akumulatorów według mnie na świecie, także Grom koreański, nie ten ukraiński żółty, tylko ten, co ja właśnie kupowałem. No nie wiem, dam wam znać, no na razie wam go nie polecę, ale generalnie to, co pokazało moje urządzonko, o wiele lepiej wyszło niż Jausa, bo Jausa wyszła tylko 85% soch, a ten, jak widzicie, ma 100. Nigdy nie miałem setki akumulatora, a testowałem różne, to na razie, hej. Przejechaniu 20 paru kilometrów, podłączamy 12,9. Polski, regularny, jeszcze raz mierzymy. No zobaczymy, co nam pokaże Autol BT360. To, co nas interesuje, to że jest naładowanie na 12,9, to spoko, znaczy, że nasz alternator w Fordzie dobrze działa, ale mamy, zobaczcie, soch 100%, czyli status of health, czyli status życia. Na podstawie rezystancji wewnętrznej mamy 4,22 mega ohma, dobry baterii, słuchajcie, to jest mega. I wiecie co, uruchom silnik, idę, odpalam silnik i zobaczymy, co nam pokaże nasz Autol BT360, jeżeli chodzi o rozruch i ładowanie akumulatora, czy wszystko jest z samochodem w porządku. Robimy takie rzeczy już dla siebie, wyłączmy to wszystko. Dobra, idziemy, patrzymy, co się dzieje. RPM wykrywanie, testowanie. Czas rozruchu tyle, co widzimy, rozruch ok. Spadło napięcie do 11,3 V, dobra. Ładowanie test, spróbujmy, pewnie będę musiał iść i trzymać 3000 obrotów pewnie, czy coś takiego. A może i nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Testowanie. Zwiększenie prędkości obrotowej do 2500. Guzik już nie zwiększyłem. Trzeba je zwiększyć do 2500. Dobry, ale i tak jest super. Załadowany, rozładowanie 14-14, ładowanie to jest dobry. Czyli wszystko jest, zobaczcie, w porządku. Nawet nie zwiększałem, że tak powiem, obrotów, ale jest, jak widać, wszystko z samochodem w porządku. W ogóle ogólnie te silniki 1.0 kobusty fajnie się tak trzęsą. W środku tego nic nie widać, no ale 3 cylindry to wiadomo, jest jak jest. Także słuchajcie, kupiłem dzisiaj ten akumulator, jak widzicie, firmy Grom. No dużo o nim czytałem, jeżeli ktoś używa tych akumulatorów Grom, to proszę o opinię w komentarzach, jak wam się sprawuje. Ja zawsze używałem Jausę i dalej ją będę polecał, bo mam ją we wszystkich innych samochodach, ale słuchajcie, trzeba spróbować też czegoś nowego, dać szansę. Dzisiaj zrobiłem, już wam nie nagrywałem, choć mogłem w sumie, w sklepie robiłem testy, to ten właśnie mi Grom pokazał 100% żywotności, a badałem, słuchajcie, dwie Jausy miały około tam 85-87% żywotności, także trochę słabiej. Oczywiście ja nie mówię, że to od razu dyskwalifikuje akumulator, on krócej pochodzi, ale jeżeli no, tak wysokie parametry ma ten akumulator produkcji, jeszcze raz wam pokazuję, Made in Korea, to naprawdę, no naprawdę wróży mu to według mnie duże życie. Oczywiście instalacja samochodu musi być sprawna i też jak go użytkujemy, to wszystko ma wpływ, no ale jak samochód ma oryginalną instalację,
no to ja myślę, że słuchajcie, powinno to chodzić. Jeżeli nie mamy jakichś autoalarmów pozakładanych, byle jakich, co ciągną nam dużo prądu po prostu w trakcie stania na parkingu, czy w ogóle jak samochodu nie użytkujemy, no to nie powinno tutaj być żadnych problemów, tym bardziej, że oryginalny akumulator wytrzymał 10, no jak ten wytrzyma 5, to ja będę zadowolony. To na razie. Haja, cześć.